parafialny po wakacjach. No i jak do tej pory przy synodzie, przepraszam, mamy takie doświadczenie, że wspólnoty mało się w synod angażują. To na pewno zwiększy tego synodu. Pytaliśmy na przykład ludzi o parafię, to bardzo często i najchętniej się włączali w odpowiedź ludzie, którzy nie są w żadnej wspólnocie, a po prostu chodzą do kościoła w niedzielę. I bardzo im zależy na tym, co w kościele w niedzielę otrzymują. Oni natychmiast się włączyli w synod, a wspólnoty bardzo mało. I to nie tylko domowy kościół czy oaza, to dotyczy właściwie wszystkich wspólnot. No, katechumen, po kolei, jakby tam nie liczyć. Ja się nad tym nawet dość długo zastanawiałem, skąd się to bierze. Nie? No, a to się chyba bierze z takiej bardzo pozytywnej rzeczy, że macie fajne doświadczenie kościoła, na tyle fajne, że nie szukacie dalej, nie? No, ale to jest tak, jakby właśnie myśleć, że cały kościół to jest 15 dni oazy, nie? No, tak nie jest. Tak nie jest i... Potrzeba jakiegoś otwarcia małych wspólnot na rzeczywistość parafialną. Ogromna jest potrzeba, bo inaczej to te wspólnoty, to tak chyba pani profesor Kaja to nazwała, stają się silosami duchowości. Tak? Znaczy one same w sobie są potężne, to jest ładne. Można się zachwycić tym, w jaki sposób wy przeżywacie wiarę. No ale pytanie jest, co z tego ma wspólnota parafialna, w której żyjecie, nie? I za synodem parafialnym muszą stanąć ludzie w parafiach. Inaczej się nie odbędzie, inaczej go nie będzie, nie? Natomiast to jest szansa na to, żeby to, co Pan Bóg dał nam, powiedzmy, przemyśleć przez ostatnie 5 lat w ramach synodu diecezji, żeby jednak nie było książką, którą ostatecznie biskup zredagował, posłał na parafię, a proboszczowie kochani wsadzili na półkę, nie? No i poczeka na następny synod za ileś lat. No to po co było to wszystko robić, nie? A tak, był wykonany pewien trud na początku w tych grupach parafialnych, synodalnych. Potem była nad tym refleksja. Jest z tego jakiś ciekawy, myślę, materiał pastoralny, ale on będzie wtedy ciekawy, kiedy w parafiach będzie przedyskutowany, przerozmawiany i podjęty. Co u nas w parafii jest potrzebne? Z tego wszystkiego, co dla całej diecezji było wymyślone, co u nas w parafii? Co pierw, co potem ewentualnie? Kim to zrobić, nie? Kim to zrobić? No jest jakaś szansa pójścia do przodu. Nie? Powiem wam taką rzecz, którą usłyszałem w Teze, jak byłem 2 tygodnie temu. Pojechałem tam, bo pojechała młodzież z Łodzi, więc trudno nie pojechać za młodymi do Teze. I trafiliśmy na taki bardzo ciekawy tydzień przyjaźni muzułmańsko-chrześcijańskiej. Nie wiedzieliśmy, że będzie taki tydzień. Było około 2000 młodych ludzi, ale wśród tych 2000 było 200 muzułmanów młodych i przynajmniej 7-8 imamów. I poszliśmy z księdzem Łukaszem na taki warsztat, który prowadził brat Emil, to jest jeden z najlepszych biblistów TZ, i taki imam z któregoś dużego miasta francuskiego. I mieli warsztat na temat Józefa Egipskiego. I brat Emil komentował Księgę Rodzaju, a imam komentował Koran i odpowiednie sury na temat Józefa Egipskiego. I komentowali ten fragment, który tę historię, jak się faraonowi śnią najpierw krowy tłuste, potem krowy chude, potem kłosy zdrowe, a potem kłosy obrzydliwe, wysuszone. I on kompletnie nie rozumie, co z tym zrobić, oprócz tego, że jest przerażony. No to może to jest sen dzisiejszych katolików, co? Że tak patrzą w przyszłość i nie wiedzą do końca, nie?
Na pielgrzymce w tamtym roku podchodzi do mnie mama i mówi, bo wie ksiądz biskup, bo moje dziecko jest jednym z trzech, co chodzą na religię, nie? I teraz co ja mam z tym zrobić? Nie? No to nie możemy udawać, że nie ma tego snu. Ten sen jest, nie? Ten sen jest. I teraz co, jak się dzieją rzeczy, które są bardzo trudne, no potrzebny jest najpierw ktoś, kto to objaśni. To był Józef, który przyszedł do Faraona i powiedział, ja znam wyjaśnienie. Ja potrafię to rozpoznać, tak? No i to jest pierwszy krok. Bardzo ważne, żeby to rozpoznać. Co się dzieje, opisać to, nazwać. Ale dalej Józef mówi, ale ja wiem, jak z tego wyjść. I imam komentował to tak. Jak nie wiesz, jak wyjść z kryzysu, to sam jesteś częścią kryzysu. Nie? I to też jeszcze nie jest koniec, bo on powiedział, że wie, jak z tego wyjść. I przynajmniej w Koranie jest tak, że powiedział do Faraona, to proszę mnie zamianować ministrem rolnictwa i ekonomii i przejdziemy ten kryzys. Czyli potrafił opisać kryzys, potrafił znaleźć rozwiązanie, no ale się za to wziął. No to marzenie o synodzie parafialnym to jest właśnie marzenie wypowiedziane przez imama. Bardzo to jest piękna ta analiza historii Józefa, nie? Zobaczyć rzeczywistość, zobaczyć czego ona wymaga, no ale zobaczyć też kto. Nie? W jakiej mierze ja? Czego potrzebuję, żeby to zrobić? Może jakiejś formacji? Może... Nie? Tak, oczywiście, trzeba o tym konkretnie rozmawiać, ale w takim kluczu. Pytanie drugie. To jeszcze, zanim będzie pytanie, to może bym jeszcze jedną rzecz dopowiedział, tylko z naszej strony. Ja oczywiście nie mogę mówić za wszystkich, ale przynajmniej z naszej perspektywy, w zespole parafialnym, w parafii, w której my z Moniką żyjemy i mieszkamy, ponad 50% uczestników tego zespołu synodalnego stanowili ludzie z Ruchu Światło-Życie. Tylko myśmy nie funkcjonowali jako bardzo dobrze synodalny Ruchu Światło-Życie, tylko jako zespół parafialny. Bo no, tak nas wychowuje Ruch Światło-Życie, żeby bardzo dobrze w parafii, nie? Żeby służyć w parafii, także tak to... Bardzo dobrze, no to ja sobie tak myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, jeśli też Ruch przeżyje synod w ramach Ruchu i tym się też potem będzie dzielił w parafiach. Ale też podczas ostatniego synodu mieliśmy grupę synodalną Ruchu i spotykaliśmy się w każdym rejonie. Tylko teraz się troszeczkę zmienia logistyka, czyli pomysł jest taki, że tą siłą, która ma prowadzić synod w parafii, jest rada parafialna. Jak jesteście w Radzie Parafialnej, to już macie przełożenie. A jak nie, to proszę tam tę Radę szturchać, nie? Bo to, co się najpierw udało, mimo wszystko, to jest pewien rodzaj cudu, ponieważ poprzedni synod nasz postanowił, że żeby powstała Rada Parafialna, to biskup musi zatwierdzić jej skład. Tak, czyli zasadniczo ja wiem, gdzie jest, a gdzie nie ma Rady. To po tym moim liście, który zapowiadał synody parafialne, myślę, że podpisałem składy może 60 rad parafialnych. Czyli coś się podziało, to znaczy tam, gdzie nie było tych rad, jednak proboszczowie w końcu te rady założyli. No i teraz niech te rady przygotowują pracę synodów parafii. A wy bądźcie tymi, którzy są pierwszymi odpowiadającymi, nie? Czyli pierwsi się włączacie. Będzie pięknie. W jakimś stopniu, w jakimś procencie, ale będzie pięknie. Czyli rozumiem, że teraz ksiądz arcybiskup pozwala nam zadać pytania. Tak, tak, oczywiście. To ja mam tylko taką prośbę, żeby to spotkanie w miarę sprawnie przeszło, to umówmy się, że każde małżeństwo będzie mogło zadać jedno pytanie. A o którym mamy być na Drodze Krzyżowej? Jutro. Proszę szybko zadawać te pytania. Cieszycie się, cieszycie. Pytania to jedno, ale ksiądz kardynał musi jeszcze na nie odpowiedzieć. Tak. No więc jak ksiądz kardynał zada pytanie... To najlepsze w takim wypadku pytania muszą być tak lub nie. Nie, no okej, okay, nie traćmy czasu. Czy ksiądz arcybiskup tęskni za diecezją krakowską? Nie.
Następna. Ale myślę, że to się domaga wytłumaczenia. Dlaczego nie? Bo to było głupotą powiedzieć, że nie, jak się gdzieś żyło ponad 50 lat, tak? Znaczy, ja się urodziłem do wszystkiego w Krakowie. Do wiary, do kapłaństwa, do biskupstwa. To nie jest tak, że to se można teraz wziąć w nawias i wywalić, tak? Natomiast nie, dlatego że to jest jakiś bardzo Boży znak dla mnie. Łódź jest radykalnie inna niż Kraków. To są dwa różne światy. Oczywiście, że modlimy się tak samo, ale to są zupełnie inne rzeczywistości, inne wyzwania. Nie ma takich momentów porównywania. Nie ma się co nawet w to bawić. I to jest dla mnie błogosławieństwo, bo dzięki temu ja nie mam momentów jakichś nostalgicznych, że w Krakowie to by było tak. Nie, po prostu w Krakowie tak nie było. Tu jest inaczej i tu jest. Basta. Ja mam mamę z Łodzi, a tatę z Krakowa, także doskonale to rozumiem. Nie ma dwóch wspólnych punktów. No jak ty? Dalej. Już to my już. Nie ma pytań. Jak ksiądz kardynał ocenia ten dzień jedności wspólnot, który się odbył w Łodzi i czy on będzie kontynuowany? Będzie. To na pierwszy raz myślę, że dobre doświadczenie. Trzeba oczywiście w gronie tych, co robili, organizowali, usiąść i rozeznać też jakoś na modlitwie w Duchu Świętym, co zachować, co zmienić. Natomiast absolutnie tak, absolutnie tak. Myślę, że odzew jeszcze nie był stosunkowo duży. To znaczy, gdyby wspólnoty odpowiedziały w całości, to my byśmy nie mogli mieć tego w katedrze, tylko musielibyśmy mieć w Atlazarenie, nie? No ale to jest jakiś punkt dojścia. Na razie myślę, że to, co się wydarzyło, było piękne. Oczywiście zawsze będą komentarze takie. No to sobie darujemy. Natomiast było doświadczenie wspólnoty, było doświadczenie różnorodności wspólnot kościelnych. Było zainteresowanie tym, co która wspólnota proponuje. No to tak jak trzeba, na taki początek. Ja bym jeszcze pewnie szedł trochę bardziej w kierunku uwielbienia, takiego też wspólnego, ale to będziemy rozmawiać. Ja się nie czuję jedynym, który to ma tworzyć, będę słuchał. Ale to, że to będzie cykliczne, to tak. Mhm. Ja mam pytanie, czy po nominacji kardynalskiej może ksiądz arcybiskup... Nic nie słyszę. Mimo nominacji kardynalskiej, czy może ksiądz arcybiskup zostać w Łodzi długo? Jedno do drugiego ma się nijak. Nigdzie się z Łodzi nie wybieram. Czy ksiądz kardynał widzi sens i możliwość wyprowadzenia religii ze szkół? Pytam jako mama dzieci, doświadczająca tego, jak wygląda religia w szkołach, wątpiąca w sens, szczerze mówiąc, tej drogi. No to jest poważny temat. Kończyły już, znaczy jedna jest jeszcze w trakcie nauki religii i one wskazując przedmiot, który jest najgorzej prowadzony, obie, niezależnie, jedna już skończyła edukację, druga jest w trakcie, mówi, że to jest katecheza i że to nie jest zmarnowana szansa Kościoła, katecheza w szkołach. No to pewnie akurat jest tak, że to zależy od katechety też. Nie, to myślę, że są też świetni matematycy i do niczego matematycy i tak dalej. Moje pierwsze rozeznanie jest takie, że problemem najpierw nie jest sama religia w szkole, co to, że ona jest wyłączną propozycją dla młodych ludzi. Czyli jakby ja mam też dość krytyczne podejście do tego, że poszliśmy do szkoły,
ale o wiele bardziej krytyczne w stosunku do tego, że parafia nie proponuje młodym wiele. I to jest troszkę tak, kiedyś powiedziałem na konferencji Episkopatu, że my mamy pretensje do rodziców dzisiaj, że cedują całe wychowanie dziecka na szkołę, potem mają pretensje, że dziecko nie jest wychowane, bo oni pracują od rana do nocy, a szkoła powinna wszystko załatwić. Szkoła nie potrafi wszystkiego załatwić, nie ma takich możliwości. Ale my, Kościół, zrobiliśmy dokładnie to samo, to znaczy scedowaliśmy formację duchową młodych ludzi na szkołę, na religię w szkole. I to jest dramat, tak? Więc być może dla mnie pierwszym krokiem byłoby to, żeby wychodzić ze szkoły, mówię otwarcie, choćby tak, żeby redukować do godziny religię w szkole, ja tego sobie nigdy nie mylę, religię w szkole, a otwierać przestrzeń katechezy w parafii, która będzie katechezą tak naprawdę już stałą, bo dlaczego wy nie macie mieć też katechezy w parafii? Nie? Powinna być w parafii przestrzeń katechezy. I na pewno na przykład sakramenty wtajemniczenia to nie jest przestrzeń szkoły. Nie można przygotować dziecka do pierwszej komunii w szkole. Nie można przygotować młodego człowieka do bierzmowania w szkole. Nie można, bo do pierwszej komunii, do bierzmowania trzeba przygotowywać kogoś w środowisku wiary, a nie w szkole. W środowisku wiary, we wspólnocie wiary. Więc ja myślę, że początek powinien być taki, że my musimy mocniej zainwestować w to, co możemy dać młodym w parafii. Dokąd to się nie stanie, to żadne reformy religii w szkole niczego nie zmienią. Żadne. Dawniej odpowiedzi były takie, że zostajemy w szkole, bo taki cytat z Krakowa, ktoś się pytał, że młodzież głosuje nogami, tak? Czyli sprawdzano głównie poziom, ile tych młodych ludzi chodzi na religię. No oczywiście, że jak weźmiemy takie miasta jak Kraków, Łódź, Warszawa, no to jest, nie wie, to jest procent mały. No ale też diecezja łódzka nie jest tylko Łodzią i weźmiecie małe miejscowości, to tam na religię chodzi 90% ludzi, więc też trzeba uważać z tymi szacunkami. Jest też tak, że dokąd jesteśmy z tą religią w szkole, to na przykład ja mam możliwość zaprosić młodych przez szkołę na arenę. Tak? I jak zapraszam młodych na arenę, to nie zapraszam tylko tych, co chodzą na religię. Tylko zapraszam młodych ze szkoły. I jeszcze jest coś, co bardzo daje do myślenia. Jak policzycie procent nawet w Łodzi młodych, którzy chodzą na religię w szkole i zestawicie z procentem tych, którzy chodzą do kościoła, to która liczba będzie wyższa? Ci, co chodzą na religię. Ci, co chodzą na religię. Okej, ale to ciągle pokazuje po pierwsze dramat, po drugie dla mnie możliwość spotkania. Może być tak, że to jest zmarnowana szansa. Ale to jest możliwość spotkania, nie? Ja chciałam powiedzieć, że według mnie religia w szkole jest bardzo potrzebna, bo jest taką szansą właśnie wyjścia. Tylko ten problem, który widzę, bo nasza starsza córka chodziła do Salezjanów, a młodsza poszła teraz do liceum uniwersyteckiego. I najpierw rozpoczynając ją, ja tam nie chcę na nikogo nic wskazywać, ale no do takiego świeckiego liceum. I jak zaczynali te lekcje religii, to było tej młodzieży więcej. I w trakcie po prostu ja musiałam córkę bardzo motywować i mówić, że to jest to świadectwo ważne, żeby ona pozostała i do bierzmowania też chyba, nie wiem, z jej klasy ona poszła, jej koleżanka. I taka była sytuacja, którą mi córka opowiedziała, że jakiś chłopak zadał pytanie, może, no nieważne już jakie, może niezbyt mądre, został strasznie zganiony, że śmie zadawać takie pytanie, więc mi się wydaje tym wyzwaniem takim, może takie uświadomienie katechetom, nie nawet przeszkolenie, jaka jest dziś młodzież i że po prostu muszą być otwarci, żeby dróg takich nie zamykać, że my sami będziemy takim wsparciem dla dzieci, tak, i w tych rodzinach, gdzie jesteśmy w łazie, to i tak ich jakoś zaprosimy, będziemy zachęcać, żeby trwali w kościele czy taki spół. Ja mam dla was lepszy pomysł.
Bo częścią problemu jest też to, że my dzisiaj już nie mamy katechetów. Tak? Czyli katecheza weszła do szkół na, tam 89. Wtedy poszła taka pierwsza fala ludzi, którzy chcieli uczyć. Teraz oni odchodzą na emerytury. My co roku ogłaszamy nabór na studia teologiczne dla świeckich. Szału nie ma. I teraz kto ma tej religii uczyć? Więc ci, co przeżywają trzeci stopień łazy oczywiście. No ale dlaczego nie? Macie doświadczenie Kościoła, macie jego rozumienie, któreście przez wiele lat w sobie wypracowali. Nie macie magisterium z teologii, to nie jest problem, żeby to uzupełnić. Dlaczego nie moglibyście być najlepszymi nauczycielami religii albo katechistami przy parafiach? Bo ja wracam do tego. My otworzymy w najbliższym czasie nową edycję Szkoły Katechistów, ale ona będzie nowa także w tym kluczu, że będzie można w tej szkole się przygotowywać do urzędu katechisty. Nie do tego, żeby przez rok czy dwa posługiwać trochę jako katechista, pomóc przy bierzmowanych na przykład, tylko żeby przyjąć błogosławieństwo od Kościoła i pełnić tę misję do końca życia. Papież Franciszek otworzył taką przestrzeń. Możecie być katechistami, możecie być pobłogosławionymi lektorami i możecie być pobłogosławionymi akolitami. Nie? Do urzędu. Do urzędu. I to jest poważna misja do pełnienia. Ja chyba nie odpowiedziałem do końca, ale kropka jest taka, że naprawdę o tym myślimy. Znaczy, myślę, każdy, kto prowadzi diecezję, widzi, że to jest przestrzeń do pracy i do rozeznawania intensywnego, bo za chwilę będzie za późno. Księże arcybiskupie, nawiązując do tego pytania, ja sam pracuję już ponad 25 lat w szkole, średniej i nie ukrywam, że chciałbym uczyć katechezy, ale pani katechetka skutecznie jakby schłodziła mój zapał. Ja no nie ukrywam, że muszę dorabiać w soboty na studiach podyplomowych, ucząc innych nauczycieli i nie mam możliwości iść na studia podyplomowe dla siebie w kierunku bycia katechetą, ponieważ to też się odbywa weekendowo i trwa 5 lat. Czy ktoś już w episkopacie, albo jeśli nie, czy ewentualnie ksiądz arcybiskup, czy inny biskup mógłby podjąć jakby temat skróconej ścieżki dla takich ludzi, jak na przykład po pełnej formacji kościoła domowego, którzy generalnie są przygotowani profesjonalnie do prowadzenia takich zajęć, ale niestety ja nie mogę w tej chwili poświęcić 5 lat na to, ponieważ muszę niestety dbać o budżet rodziny, tak? I nie pójdę na to. Przyjdź do mnie po wakacjach, do mnie. Przyjdź do mnie po wakacjach. Ja mam też pytanie odnośnie dzieci, bo byliśmy w tym roku na Triduum Paschalnym u jezuitów, bo było tam zorganizowane dla rodzin z dziećmi. I czy jest szansa, żeby coś takiego działo się w parafiach, nie tylko u jezuitów, tylko tak, żeby te dzieci nie czuły się takie, też często czasami to jest tak, że czujemy się skrępowani, my rodzice, że dzieci są za głośno, dzieci są takie też mało swobodne, one potem czasami nie chcą iść do kościoła, bo w kościele słyszą cicho, ciszej. Czy coś tutaj, nie wiem, jakaś rada dla rodziców? No akurat jak chodzi o Triduum, to chyba nie jest takie proste, bo zasada, do której ja jestem akurat głęboko przekonany, jest taka, że Triduum poza jakimiś koniecznościami powinno być jedno w parafii. Są takie rzeczy, które my też gubimy. Nie? Na przykład zobaczcie, zaraz wrócę do tego, ale mamy niedzielę i w niedzielę w parafii 9 mszy. To jest pomyślane z taką intencją, żeby każdy mógł spełnić obowiązek niedzielnej Eucharystii. Czyli nastawienie jest na, przepraszam za słowo, prywatną pobożność każdego, żeby on mógł być w kościele. I tak na przykład diabli wzięli taką mszę, która się nazywa Suma. A parafia jest zdefiniowana jako wspólnota, która się
gromadzi na Eucharystię. A my się nie gromadzimy na Eucharystię. My się nie gromadzimy na Eucharystię. My przychodzimy na mszę i wychodzimy do siebie. I w moim przekonaniu Triduum to jest taka liturgia, gdzie trzeba na rzęsach stanąć, żeby ją przygotować przepięknie, żeby była ta liturgia zrozumiała, żeby znaki były zrozumiałe. Ale, znaczy, ja bym unikał takich form, że dla kogoś osobno. Można, to już bym wolał chyba, zrobić jakąś formę nabożeństwa dla dzieci, które idzie w tym troszkę kierunku, a potem już niech rodzice przyjdą sami na samą liturgię paschalną. Nie. Znaczy, żeby dzieci coś miały świadomość, co się dzieje, jeśli nie mogą wytrzymać całej tej liturgii, to żeby miały świadomość, co się w te dni dzieje, a potem jak będą odpowiednio duże, to przecież wejdą i przeżyją to spokojnie. To będzie akurat pochwała drogi neokatechumenalnej, ale droga, jak przeżywa Wigilię Paschalną, to wszystkie dzieci przychodzą. W bocznej kaplicy gdzieś się rozkłada materace, koce i tak dalej, niech sobie dzieci śpią. Jest jeden moment, kiedy są budzone, gdzie one mają do odegrania bardzo ważną rolę, czyli stają przed rodzicami i mówią, dlaczego my teraz nie śpimy? Że każdej nocy każecie nam spać, a teraz żeście nas obudzili. Co się dzieje? I fajne jest to, że to rodzice muszą odpowiedzieć, a nie biskup. Dlaczego ja mam odpowiadać tym dzieciom? To nie są moje dzieci, to są wasze dzieci. To wy im odpowiadacie, dlaczego dziś nie śpisz? Dlaczego tak długo to trwa, nie? Więc w tym sensie, ale ja bym się bał takiego szatkowania jeszcze liturgii świętego Triduum Paschalnego. Nie mamy nic ważniejszego w roku. Nie mamy. I nie można sobie narzucić, myślę, na Triduum myślenia, które jest dla nas takie charakterystyczne każdego tygodnia. Jak byłem na pierwszej parafii, to cudowny proboszcz mówił, pamiętajcie, że macie się zmieścić ze mszą w godzinę. Ale dlaczego? Bo autobusy odjeżdżają. I dlatego pory tych mszy były przedziwne, bo były dostosowane do autobusów. Okej. Było nas trzech wikarych i proboszcz. Myśmy mieli całą niedzielę w kościele. W ogóle na plebanie, tylko na obiad, a tak to albo składka, albo konfesjonał, albo składka, komunia, konfesjonał, składka, komunia, konfesjonał. Byliśmy bardzo sprawni, Eucharystia trwała godzinę. Przyszło święte Triduum Paschalne i ja mówię, proboszcz, księże prałacie, ile będzie czytań? 3. Ale dlaczego? Bo ludzie są nieprzyzwyczajeni. To był cudowny człowiek, ja go bardzo kocham, do dzisiaj nie żyje już dawno. Wspaniały proboszcz. Nie można mieć lepszego proboszcza, jak jesteś neoprezbiterem. Kochany człowiek, ale w tym wypadku, no to sam pokazał, do czego to prowadzi, tak? Robimy wszystko, żeby było szybciej, łatwiej, prościej i potem przychodzi ta najważniejsza trzydniowa liturgia w roku, a my teraz to ludzie nie dadzą rady, nie? No to... nie. Raczej jest potrzebne mocne objaśnienie, tłumaczenie. Nie. Wtedy. Ja mam najlepsze przeżycie z Triduum Paschalnego, to mam na Syberii z chłopami, którzy pracowali w firmie pod tytułem Realbud. Musiałem wyspowiadać 1500 chłopa sam, a potem przejść z nimi Triduum i tłumaczyłem im każdy znak po kolei. Bo na przykład oni mówili, no ale jegomość, bo większość była z Podhala, nie? Jegomość, ale rezurekcja będzie rano, nie? A ja mówię, jak rano? To mówię, to wy Pana Jezusa wskrzeszacie, a potem go znowu do grobu, łup. No jak? Było alleluja? Było. Śpiewaliście zmartwychwstał? No to co? No to będzie procesja, dobrze. Ale chłopy, to nie będzie wieczór, to będzie w nocy. Znaczy, nie trzeba się też bać. Zobaczcie, wszyscy proszą na pasterkę ludzi, i to jest oczywiste, na północ w Boże Narodzenie do kościoła. Wigilia Paschalna, zróbcie po zachodzie słońca. Tak późno? Jak to tak przyjdzie?
całą noc w kościele? Przyjdą, będą, wytłumaczcie, objaśnijcie. Nie ma piękniejszej liturgii z piękniejszymi znakami jak liturgia Triduum Sakralne, paschalnego. Więc tak troszeczkę, może nie po linii na bazie, ale... Trochę tak. Wy potraficie najlepiej tym dzieciom wytłumaczyć te znaki. Nikt tego lepiej nie zrobi jak wy. Naprawdę. Wiem, tylko jedno musi zostać w domu jeszcze przy małych, nie? No to... To jest taki czas posuchy dla rodzica. Bo to jest taka, to jest tak bardzo długo. Znaczy ja bym... Aż tak? Wspólnota rodziców. Nie, bo rodzic się tego boi. Ale było mówiono, żeby nie uprawiać karcinku. Nie, nie kościoła, tylko czy na różnej kościele. Możecie zamienić. Ale tak. Ja mam dla was rozwiązanie. Myśmy to testowali z Moniką, to jest do zrobienia jak są małe dzieci i oboje chcą uczestniczyć w Triduum Paschalnym. W takim mieście jak Łódź może jedno pójść na jedną godzinę i w innej parafii szukać na inną godzinę. To się da zrobić, naprawdę. I to nie jest churching, to jest konieczność. Mamy błogosławieństwo, dobra. Słuchajcie, znaczy... Od kiedy to Pan Bóg wymaga rzeczy niemożliwych? Nie? W danej chwili trzeba robić to, co jest możliwe. To nie jest idealne wyjście, ale właściwe, bo możliwe, spokojnie. Chciałam się wrócić do młodych. Czy wydarzenie Areny Młodych pozostawia jakąś kontynuację w sercach młodych? Czy są jakiekolwiek symptomy tego, że takie wydarzenie ożywiło? Że poprzez to, że zostali zaproszeni ci, którzy uczestniczą w katechezie, ci, którzy pochodzą z rodzin katolickich, ale również ci, którzy z Bogiem w codzienności i w jego poszukiwaniu nie odczują? Czy w jakikolwiek sposób można mówić o owocach? W tamtym roku chrzciłem dziewczynę, która po arenie zgłosiła się do katechumenatu. To było niesamowite doświadczenie. Ponieważ, no nie, może nie chcę wszystkiego powiedzieć, ale no ona nie mogła uczestniczyć w arenie w jakikolwiek pełny sposób, bo nie była ochrzczona. Więc akurat to była taka arena, na której zresztą zawsze kończymy arenę Komunią Świętą. Ona nie mogła podejść. Wszystko, co to ona mogła podejść do błogosławieństwa końcowego. I podeszła jako jedna z ostatnich osób. Znaczy widać, że to w niej się przełamywało, że całą tę arenę jakoś tam ze sobą walczyła. Podeszła do tego błogosławieństwa, potem się zgłosiła do katechumenatu, a teraz bardzo aktywnie pracuje w swojej parafii. Więc to, że takie rzeczy się dzieją, to nie ma wątpliwości. Ja też powiem, że ja nie mam, jak się dowiem, to się cieszę. Natomiast ja nie mam takiej obsesji, że ja się muszę dowiedzieć. Bo ja wolę to, co mi arena pokazuje, to ona mi pokazuje, w którym miejscu są ci młodzi, którzy przyszli. I to dla mnie jest ważniejsze. Znaczy zobaczyć, jaką my mamy przed sobą pracę, a że są owoce, to Pan Bóg je widzi i wystarczy. To my nie potrzebujemy liczyć tych głów, nie? Ale to widać na arenie, ile tych młodych ludzi idzie, prosi o modlitwę, ilu przystępuje do spowiedzi. No, nie zróbcie tego, pójdą do spowiedzi? W tym Wielkim Poście? Macie pewność? Niekoniecznie. Poza tym tam rzeczywiście są tacy młodzi, którzy do kościoła na pewno nie chodzą. To opowiadam wszędzie, to było akurat nie na arenie, tylko na stadionie. Taki pierwszy chłopak, który do mnie podszedł, mówi: to pan jest tym panem Rysiem? A ja mówię: tak, to ja jestem tym panem Rysiem. A on mówi: o, a mogę sobie z panem przybić piątkę? Ja mówię: no to przybij sobie ze mną piątkę. No i przybił piątkę, poszedł do kumpla i mówi: mówiłem ci, że sobie z nim przybiję piątkę. No i teraz, czy ja mam być oburzony, czy szczęśliwy? Że jest możliwość spotkania z tym chłopakiem, że on może coś przeżyje, że może coś usłyszy, a ja wiem, którego zdanie trafi. Jak ja to zepsuję, to jest moja wina.
jeśli on przyszedł i to, co dostaje, to jest dziadostwo, to jest moja wina. I wolę w tym kluczu, nie? Mogę jeszcze coś dodać a propos areny. Też szwankuję na linii komunikacyjnej. Ja chciałam bardzo podziękować, że dano nam też możliwość udziału. W taki sposób, jakie są nasze kompetencje, czyli że możemy się nad nimi modlić jak rodzice nad dziećmi. Ale i byłam na arenie od samego początku, a mój syn, który jest w liceum, nie był ani razu. Mimo że chodzi na religię, bardzo sobie siostrę katechetkę i ale nie wiem, gdzie. Ani razu. On powiedział, no przecież nie pójdę z mamą. Jak nie będę miał swojej grupy, to bez sensu. Więc myślę, że mogłoby być dużo więcej dzieciaków, gdyby w jakiś sposób byli bardziej zobowiązani katecheci do tego, żeby dzieci zabrać. Podobnie jest poza Łodzią. Znaczy, to wiecie co, to jest tak, mój profesor nieżyjący zawsze mawiał, że łańcuch jest tak silny, jak silne jest najsłabsze ogniwo, nie? W tym roku robiliśmy arenę, która była rozłożona na 3 dni. Bo chcieliśmy przede wszystkim, po pierwsze, dać im więcej. Po drugie, nie zwoływać od razu do tej wielkiej grupy, tylko zacząć od grupy w szkole. A potem po szkole, w rejonie, w kościele. Żeby też nie było takiego tekstu, który zawsze pada, wyciągacie nam młodzież z kościoła. Nie? I nigdy jej tam nie było, ale wyciągamy tę młodzież z kościoła. I teraz na te 2 dni, pierwszy i drugi, przygotowaliśmy kompletne materiały. Wszystko do poprowadzenia. Wszystko. Do ręki. To na warsztatach z katechetów i księży mieliśmy 40 osób na całą naszą diecezję. I to znaczy, i potem ci sami ludzie mówią, że to nie wyszło, nie udało się, no ale i to nie jest tak, że oni nie mieli informacji, wszyscy mieli informacje. No, dość żalów. Ja mam takie pytanie dotyczące naszej oazy. Ja bardzo bym chciał wiedzieć, jeśli ksiądz arcybiskup może nam to zdradzić. Jak Duch Święty wpadł do Parysia, żeby ten zaproponował, że on może poprowadzić rekolekcję trzeciego stopnia w Rzymie, bo to ksiądz arcybiskup zaproponował i dlatego się te rekolekcje zadziały w takiej formie. Jak ten Duch Święty wpadł na księdza arcybiskupa? Znaczy, ja najpierw nie myślałem o takiej formie. Ja od czasu, kiedy jestem w Łodzi, próbuję myśleć o tym, żeby zrobić oazę klerycką. Bo no ciężko mi jest z tym, że nie ma księży, którzy by poprowadzili oazy. A nie ma, bo nie przeżywali oazy. Tego się nie da zrobić tak, że jedź na oazę, tak? I poprowadź oazę. No to będą mieli. Pewnie, że będzie z tego może trochę i pożytku, ale moderatorzy pozostali i animatorzy będą mieli za swoje, nie? Zanim wytłumaczą, wprowadzą. Ten, kto jeździł, to jest stara zasada. Przyjąłem, przekazuję. Przyjąłem, przekazuję. Więc ja podchodziłem już raz do tego, że mówiłem, bym wziął kleryków może na pierwszy stopień, potem może na drugi. A w tym roku po prostu pomyślałem, że możemy wziąć młodzież na trzeci stopień i stąd pojedzie do Lizbony. Ale bardzo się cieszę z tego, że są rodziny. Jest taka właśnie oaza i domowego kościoła i młodzieży. To absolutnie przepiękne i genialne. To jest cudowne. Bo jesteśmy takim kościelnym duchem, że reprezentujemy różne stany. Tak. Nie, bardzo to jest piękne. A za mną głównie chodziło to, jak otwierać księży z powrotem na ruch. No. Od tego naprawdę wiele rzeczy zależy. No. Ja byłem na takiej oazie na drugim stopniu. Z tego drugiego stopnia do seminarium poszło 20 chłopaków. Myśmy się spotkali, nie od razu, bo to drugi stopień był wcześniej, ale spotkaliśmy się na pierwszym roku seminarium. Po tym drugim stopniu, nie? No skąd się mają te powołania brać?
No, muszą się nasi ciężarzy zabrać za to z powrotem. Za bycie z młodzieżą, za pracę z młodzieżą. Muszą się za to zabrać. Więc ja myślałem najpierw o oazach dla kleryków. A że wyszło tak, to ja się tylko cieszę. My też się bawimy. Dzisiaj spowiadało nas 4 księży studentów, którzy w Rzymie się teraz uczą włoskiego, żeby rozpocząć studia. Wszyscy 4 przyznawali się, że oni w jakimś sensie z oazy. Przynajmniej 2 jest po pełnej formacji. Więc to jeszcze jakoś tam działa. To myślę, że będę wyrazicielem wielu, jeśli chodzi o pytanie, które zadam teraz. I będziemy chyba musieli powolutku niestety kierować się na drogę krzyżową. Taką rolę. Aczkolwiek dobrze nam tu. Księże arcybiskupie, mamy pytanie. Co ksiądz arcybiskup lubi? To nie jest pytanie, nic nie chcę zasugerować. Po prostu co pierwsze przychodzi księdzu arcybiskupowi do głowy, jak trzeba było odpowiedzieć na to pytanie? Mleko. Dobra, to jeszcze ze 2 rzeczy, dobra? A zsiadłe czy świeże? Takie i takie. Jakie pytanie? No nie słyszałam. Co ksiądz arcybiskup lubi? Lubi. Ach, tak. Mleko. Tu jeszcze kilka tych rzeczy. Tatara. Tatara. Ja też bardzo, bardzo. Tak. A z aktywności jeszcze na przykład? Z aktywności to ciągle jeszcze góry. Ale po pierwsze jest coraz mniej czasu, a po drugie są coraz wyższe. A śpiewać? Śpiewać to musi być towarzystwo. No to, a my jesteśmy super? Oczywiście wy jesteście absolutnie super. Dobrze. To śpiewamy. Królem, królem Bóg, 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 królem Bóg. To jest śpiew, który papież nazywa